Witajcie, mężki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Heart of Manister na modyfikacji Historical Point Redux. W ostatnim odcinku doszło do dziwnej rzeczy. Rosja jest Rosją i... No i można powiedzieć, że różne i tak dziwne rzeczy normalnie robi. My teraz mamy wojnę z Włochami, które postanowiły, że najlepszym metodą będzie zaatakowanie naszych sojuszników, po czym dołączenie do frakcji, która dosłownie zginęła w jednej chwili. Jej. Estonia jest w frakcji z tymi. To znaczy, że Łotwa będzie walczyć ze wszystkimi dookoła siebie. Okej. To też źle znaczy dla nas, ale póki co my już prawie kończymy nasze całe to drzewko. Co po pierwsze tutaj mamy po piersie. Fajnie. I no mamy tutaj dosyć dużo takich jakichś mniejszych rzeczy czy czegoś takiego. Póki co tutaj dostajemy nowe pancerne dywizje, więc to jest fajne. No Francja się bije jeszcze oprócz nas, więc to oznacza, że po prostu Francuzi no, większość rzeczy nam tutaj zabiorą. Ja oprócz tego tutaj powoli będę się zajmować tą produkcją tego. To zazwyczaj... Bo tutaj jest infantry i support, ale zazwyczaj tylko supporta się robi, więc to nie jest jakiś bardzo dobry mio. I możemy kogoś zaprosić do frakcji. Możemy Łotw. Może ominijmy ten temat na razie. Więc możemy zaprosić kogoś, kto nie umiera? Dobra, więc tak. Na razie mamy taki problem, że my wygrywamy, tylko że ich dywizji po prostu jest dużo i co chwilę tam wracają. Danio, dlaczego? Dobra, wiecie co? Ja po prostu pójdę tutaj. Próbujemy pokonać Danię i przejąć te tereny. Tyle. Chociaż raczej my nie przejmiemy, bardziej to Nordic będzie chciał przejąć. My no niestety słowo nam poszło. Wysłałem nawet flotę, więc żeby może coś się dało, ale i tak większość zapewne tych statków już dawno została zatopiona. W międzyczasie sobie to jeszcze wyjmiemy. Mamy kolejną dywizję. Już zacząłem produkować więcej tego, jako że i tak mamy. Tutaj Mussolini został zabity chyba? Tak, Mussolini został zabity. A my... mamy... O, bo sobie nie zrobiliśmy. No tak, to jest już lepiej. Coś tam słabo mieliśmy ustawione. Więc tak, oprócz tego my w sumie będziemy szli wreszcie drzewko gospodarcze robić. Więc... Ej, wreszcie drzewko gospodarcze robimy. Myślę, że przynajmniej jeden stocznia by się przydało, żebyś tutaj było. I Włochy zostały pokonane i... Po prostu zmieniły stronę, jak to Włochy. A my dzięki temu dosłownie możemy popchnąć to wszystko. I jako, że już jesteśmy przy Danii i Dania dosłownie nic nie ma na granicy swojej, to możemy dodać was do wojny. I... Danio, jak? Co byście zrobili, że ja... Nie wiem, co się stało. To jest zbyt dużo, jak dla, nawet dla mnie. Okej, bypassujemy. I tak naprawdę spróbujemy zdobyć trochę tych. No i co? No, dla Jugosławii byśmy pozdobywali terytoriów. Więc nie powiem wam, trochę Jugosławia się poszerzyła. Co tutaj jeszcze? Coś mi gazle wreszcie do tego ciągłego gadania. Więc tak, tutaj ci mogą przyjąć to. Gdzieś tam jeszcze były Włochy. No właśnie, Włochy jeszcze były.
Co tam jeszcze? O, jeszcze ci mogą zdobyć te wyspy. A to możemy może pójść do Brytyjczyków. Chociaż moglibyśmy to oddać Francuzom, bo Francuzi realnie tutaj wszystko robili. I co tam jeszcze? Finlandia została. No to Finlandię oddamy tego. I coś jeszcze zostało. A to zostało. Czy jest Etiopia w ogóle? Z nami jest Etiopia. No to Etiopia dostanie to z powrotem. Nice. No nie mieliśmy czasu. Widzę, że po prostu zmieniło się to na brytyjskie Włochy. Więc dobrze, że oddaliśmy to Francuzom, bo przynajmniej coś zyskali. My straciliśmy jeden statek, oni stracili więcej. Okej, no tak, wiem o tym, że straciłem jeden statek. I mamy japońskie Łotwę. Czasami się zastanawiam. Dobra, czyli tak naprawdę nie jesteśmy już w żadnej wojnie. Super. Podoba mi się to. Dosłownie możemy wrócić tutaj na naszą granicę. I jest takie pytanie, czy w ogóle coś możemy z wami robić? Bo jak was zaczynam tutaj cokolwiek dotykać, to wiadomo, że wy za chwilę będziecie krzyczeć i was po prostu Wielka Brytania zacznie wspomagać. Nie, więc myślę, że na razie sobie po prostu zwiększmy produkcję. Żadnych dockyardów nie mamy, bo niczego nie budowaliśmy. Pytanie jest takie, czy ja nie mogę po prostu... Nie mogę. Mam zbyt dużo dywizji, które nic nie mogę zrobić. Dosłownie, nie mogę tutaj zmienić tego. Zbyt dużo w tym modzie jest zblokowanych dywizji. No. Dywizji, które po prostu są do zniszczenia, bo w ogóle się nie przydają. Dobra, czy możemy coś porobić teraz, jak o tym myślę, naszymi dywizjami? Bo chodzi o to. Okej. Zmieniłem ją na tą. Nie mam jakieś niepotrzebne rzeczy, więc wywalę. I chodzi mi o to, żebym sobie pozmieniał o tą dywizję. Co się stało? Coś z Rosją. Nie, może na moment Greszyn nam skończyło się, ale jak tylko zobaczyłem coś z Rosją, takie, o nie, coś się stało. Teraz zajmijmy się tutaj Mińskiem i mamy tutaj rzeczy. No znowu mamy tak naprawdę dużo rzeczy do roboty w międzyczasie. Więc no niestety wracamy. Tak naprawdę my teraz robiliśmy przecież ten cały czas jednego slota i... Okej, Władimir został carem. Pytanie jest takie w głównej mierze, czy my dosłownie... Co oni chcą zrobić z tymi, bo ja bardzo chętnie bym ich wchłonął. A raczej jest mało prawdopodobne, gdyby to się stało. To co teraz bym zaczął sobie robić, to
po prostu szybko przez to przeszedł, przez drzewko gospodarcze i dosłownie bym zakończył to. Tutaj sobie zajmijmy się Moskwą. Coś tutaj ciekawego jest? Ta Islandia skapitulowała. To jest nawet ciekawe. Więcej czołgów. Nice. Potrzebujemy te więcej czołgów, bo później na wojnie będziemy oczywiście się mierzyli z tą wielką, wielką po prostu falą czołgów wroga. A my i tak mamy dobrą na razie gospodarkę według mnie. Więc jest w miarę spoko. Co jest najgorsze, że mamy tam miliard jakichś różnych łotw. Mamy Estonię wielką. Mamy w ogóle łotwę, która po prostu jest łotwą. Co jest śmieszne. Okej. Okay. Nasz agent ginął. Na szczęście nie ten fajny. Ten taki niefajny. I coś tutaj mamy? Jakieś inne się robi, bo chyba zapomnieliśmy zmienić. Nie, się zrobiło. Nie wiem nawet dlaczego. Bym w takim razie robił ten anti-tank. Tej meksykańska junta. Szczerze to ja bym sobie spróbował dołączyć do nich, ale raczej by mnie nie przyjęli. Więc to taki jest minus. I zajmijmy się na razie tym. I jeszcze tutaj jest ta, która nie ma. A w sumie nic to nie daje, więc jaki miał sens, żeby tam był ten jako Mio. Dobra, powoli się tutaj zajmujemy. Więcej czołgów. To jest to, co chcemy. I tutaj jakieś rzeczy też mamy. Też samoloty. Czy nie możemy mieć tego multirol? No właśnie. Tutaj weźmy sobie też jakiegoś Rosjanina. Ostatni Rosjanin to chyba był dlatego, że był Sowietów. Dlatego tak słabo poszło. No i czołgi. Zresztą do czasu się pojawia to, więc daję, żeby ulepszało mi. Czy już jest? O, już jest. Czy to znaczy, że tutaj jeszcze nie? Tutaj jeszcze nie. Logistykę byśmy zrobili. No i trochę mi już gardle zaschło. Więc tak, w głównej mierze teraz chcemy się pozbyć wielkiego kryzysu, wielkiej depresji. Dlatego, że dosłownie to jest i największy minus w naszej gospodarce. Możemy zainwestować w Forda, bo już nie istnieje. Nie istnieją Włochy. W skrócie. I Rosja jest w ogóle marionetką. Tak. W skrócie, tak się kończy, kiedy bierze się pomoc od Japończyków, że stajesz się ich wielką marionetką. Zainwestujmy w klasę średnią, co powinno nam odblokować dosłownie miliard tej decyzji, która jest. Oraz też już udało nam się skorować jeden z tych regionów. Ten region?
Zaskarowaliśmy. W sumie... A to skorowaliśmy, ok. Tak, 1,5 miliona, no to zawsze coś. Brak szyfru. To zróbmy na was. I dalej próbujmy coś tam porobić. No, armię to powiem wam szczerze, jeszcze nie powiem, że mamy jakąś mega dobrą, ale powinniśmy sobie poradzić. I mamy trochę rzeczy, więc można wykorzystać. Myślę, że asów bardziej by się opłacało zainwestować. Okej, okay, mamy już w sumie taką fajną armię. Tutaj też byśmy sobie robili badań, które będą nam potrzebne. Lepsze czołgi. O, lepsze czołgi to będzie na pewno ważne. Czy coś tutaj jest? W sumie jest trochę rzeczy, które moglibyśmy sobie ulepszyć, na przykład karabin. A oprócz tego możemy wreszcie zrobić sobie to. I okazuje się, że możemy mieć idei Rural Settlement. A, okej. Okay. Jest taka, mamy taką ideę. Tutaj, powiem szczerze, to już trochę dawno jest. Nie wiem dlaczego, coś tutaj się chyba popsuło. A nie, ogólnie się popsuło. Dobra. My mamy już kory na Mazury. Jej. Oraz... Ej, nie mówcie, że... są w wojnie. Dobra, pytanie jest takie, bo... Jest taki problem. Możemy spróbować ich zaatakować, tylko że oni dostaną guarantees. Więc by się opłacało jednak ich nie atakować. Bo wtedy, wiecie, guarantees, no to guarantees to są dosyć trudne sprawy wtedy. Okej, okay, zajmijmy się tym. Bo my tak naprawdę nie mamy nic tak naprawdę do osiągnięcia. Możemy zrobić to, wtedy możemy tutaj odblokować, ale tutaj to istnieje. My dosłownie musimy podbić nieco naszych sąsiadów. A wojsko to i tak mamy nadal słabe. Ponieważ... Ten śmiech niech będzie odpowiedzią. Więc zanim się nam uda w ogóle dokończyć drzewko, to tylko sprawdzę... Nie, mogłem sprawdzić dosłownie na Łotwie. Nie, dobra, sprawdzę na tym. Nie ma gwarancji? Fajnie. Ja taki przez cały czas takie... O nie, gwarancja, gwarancja, tutaj nie ma żadnej gwarancji. Wiem, że za chwilę zapewne jak wrócę, to będzie już gwarancja, ale... Zawsze jest śmieszne. O, przygota. Dobra, jeszcze nie ma. A, to jest normalny event. Ok, więc myślę, że to, co byśmy teraz chcieli zrobić, to oczywiście idziemy nadal w to. To jest kolejny w sumie OP według mnie. OP po prostu cel narodowy. Ponieważ dodanie do każdego w Polsce po prostu regionu plus 2 to tak bardzo zwiększa możliwości
że nie da się bardziej. Okej. Nie ma gwarancji, wow. Co się stało z wami, że nie macie gwarancji? Czyżby Wielka Brytania wreszcie uznała, że nie warto gwarantować niepodległości wszystkim krajom na świecie? Albo w ogóle nie ma już siły politycznej, żeby gwarantować wszystkim krajom na świecie? Ej, naprawdę nikomu nie gwarantuję. Co się stało z... Co się stało z Hojem? Tą psującą ciągle rozgrywkę po prostu dostawaniem gwarancji od Francji lub tego. Okej. Okay. Economy of Mercy. Tak naprawdę to myślcie nam to uda zrobić? Tutaj nie mamy nic takiego. No, całe drzewko gospodarcze za chwilę zrobimy. Tak naprawdę tutaj mało co jest takiego na plus, powiem wam szczerze. Co tutaj mamy? Decyzję, no to za chwilę zapewne tego. Podoba mi się, że tutaj mamy Vapid, Estonia, Estonia, Japanese, Latwia, Latwia. Dosłownie po wszystko. Co tutaj się dzieje? A, bo ci wypowiedzieli wojnę, tak. Ciekawe, czy jeżeli pokonamy ich, to wtedy, czy to będzie oznaczało, że my możemy dosłownie coś zrobić z tym prometeizmem, czy coś takiego. Bo Rosja dosłownie nic nie robi, nie wchłania tego. A jakby wchłoniła, to ja po prostu byśmy mogli to porobić. Nie ma żadnych gwarancji. W sumie powinniśmy wyłączyć trenowanie i wziąć wszystkich wszystkie nasze samoloty. Naprawdę macie problem. W sumie możemy jeszcze odpalić tutaj. Bum. Tak, to wcale nie jest... Wcale to nie jest nękanie. Wcale. Okej, okay, póki mamy to, to możemy tutaj dołączyć. I pytanie jest takie, czy mamy na to claimy, czy... Pytanie jest takie, czy ja w ogóle potrzebowałem to przejąć? Witebsk, Mińsk, Bobrusk. Mozyr, Bobrusk i Żytomir. Mielnicki jest nam potrzebny? Dobra, nie, nie, jest tutaj wszystko. Wychamy. Wychamy jedne. Jak mogliście mi to zrobić? Dołączyli ich do frakcji! Szybko przyjmijcie tutaj wszystkie punkty zwycięstwa! Bo oni są prawie już pokonani! Nie! Jak mogli mi to zrobić? Teraz mam wojnę z tym wszystkim. Wiecie co? Ja już nie chcę się bawić w to. Czekajcie, czy to jest trzeci, czy to jest trzeci odcinek? Annex. Bo. Joj. Nie mogę dołączyć do wojny, jeżeli nie mam wojny. Okej. Okay. Wiecie co? Pytanie jest takie. Czy my możemy to zrobić? Możemy to zrobić, tylko najpierw... Okej. Mój plan, żeby to wykonać wszystko, bo oni zapewne też dołączą. Teraz wszyscy będą dołączyć do tego, więc to, co ja teraz planuję, to po prostu nieco oszukać. Nie możemy wyzwalać narodów? Od kiedy nie możemy wyzwalać narodów?
Nie możemy wyzwolić tego, możemy wyzwolić... Możemy wyzwolić tego. Dobra, więc tak. Rzeczpospolita. A oprócz tego... Wielka Polska. Boom. Tak, udało nam się stworzyć Wielką Polskę. Joj. Wielka Polska, Wielka Polska. No, w skrócie po prostu... W skrócie po prostu uzyskaliśmy te wszystkie kory. Czy nam się nadal co robi? Nie, to już... Te wszystkie kory. Tak, Wielka Polska. Nadal się nazywaliśmy polsko-litewski rząd. Dobra. Mod. What the hell is that? Co to jest? Mod jest ciekawy. I z samego tego, że to jest Historical Poland, że tak powiem. Ja... Jak to powiedzieć? Ja jakoś nie czuję, żeby on był bardzo zbalansowany po rozgrywkę, ponieważ jak sami widzieliście, dużo się rzeczy działo i po prostu inne kraje potrafiły popsuć mi rozgrywkę. Ale na szczęście się udało jakoś to rozwiązać i wszystko działa i jest fajnie i jest super. Więc... Okej. Okay. Jedyne, jak sami widzicie, zrobienie tak. Tego drzewka, znaczy się tego drzewka, tej gałęzi, prawie ukończenie tej gałęzi powoduje, że nawet nie mogłem dotknąć tego. A tutaj, jak sami widzicie, tutaj są jeszcze takie małe rzeczy i w ogóle takie malutkie. Czas musi być poprawiony, czas musi być zmniejszony do takiego nawet minimum. Naprawdę minimum 26 dni, no znaczy 27 dni, tak, 27 dni. Może już niektóre rzeczy muszą mieć, dlatego że naprawdę niektóre rzeczy to nie dało się zrobić na czas. Jeżeli chodzi o samą oprawę graficzną, bo to też jest ważna rzecz, sama oprawa graficzna jest, powiem wam szczerze, znakomita, bo część tych rzeczy naprawdę wyglądały jakby to było takie chojowskie, takie vanilla hoj. A to naprawdę, część rzeczy naprawdę nie jest vanilla hoj. Na przykład to nie jest vanilla hoj, jak to wygląda. Które jeszcze rzeczy? To można się zorientować po pewnym czasie. Tutaj niektóre ikonki nie wyglądają na vanilla hoj, ale no czuję się, bo to widać, że to nie jest vanilla hoj, bo oni trochę inaczej. To też czuć, że to nie jest vanilla hoj. To czuć. To wiadomo, trzeba nie czuć bardzo. No i reszta, no tutaj też jest dużo takich fajnych ikonek, na przykład tutaj mi się podoba te ikonki, to takie trochę słabe. No ogólnie rzecz biorąc tutaj w politycznych, no to jest fajnie. No niestety narodowcy to takie, powiem szczerze, to drzewko to takie cienkie jest, takie słabo. Cienko po prostu z nim grać. Ja naprawdę kilkanaście prób miałem i to jest ta moja ostatnia próba, gdzie po prostu wykorzystałem wszystkie możliwe atuty tego. Czyli tak, wojnę domową tu, że oni nie mogli mnie zaatakować. No i nawet tutaj już prawie mi się udało, ale już też do aliantów dołączyło, więc to było problematyczne. No, czy wojnę z aliantami bym wygrał? Raczej nie. To już od razu mówię, raczej bym nie wygrywał już wojny z aliantami, bo to byłoby mega trudne. Z nimi już bym mógł wygrać, ponieważ dosłownie to jest ta Rosja. Ta Rosja jest naprawdę mega słaba, więc naprawdę bym mógł wygrać. Więc Wielka Polska się udała. Szkoda, że tam jest zablokowane wyzwolenie, bo dosłownie bym wyzwolił tutaj tą Ukrainę, bo dlaczego miałbym ją mieć? Tak naprawdę potrzebne by było mi tylko to. Mógłbym na przykład teraz już na sam koniec tego... nie ten... O, Mark. Mark. To jest Mozyrz. No i tutaj, jak sami widzimy, tutaj zmieniło nazwy na polskie.
to zgaduję, że tam było jako część tego. Powiem szczerze, no zbyt bardzo, zbyt mało gameplayowo jest zrobione. Muszą sobie poprawić pod gameplay i to bardzo. Ja zbyt dużo czasu spędziłem. Takie mody, one mają być spokojne, one mają być, że ja nie muszę się martwić o to, że coś mi się tutaj za chwilę, że tak powiem, stanie czy coś takiego. Ja w ogóle mogę mieć tutaj kory swoje, więc tej kory swoje miałem. Ale tak powinno wyglądać na samym końcu, tak około. Bo mógłbym jeszcze sobie usunąć to, co nie jest. I oddać to na przykład Łotwie. O tak, tak powinno na samym końcu wyglądać, że mamy królewiec tutaj, Pomorze Zachodnie, Pomorze Tylnie, tak, to jeszcze jest to. Lubusz, nie wiem, dlaczego Lubusz się to nazywa. No i reszta tutaj rzeczy się też dobrze nazywa. Podole mamy. Więc jak sami widzicie, tak to powinno wyglądać. W ogóle dzięki mnie Jugosławia stała się hegemonem. Tutaj w ogóle nie zauważyłem, kiedy oni się zamienili w komunistów, ale byli ciągle z nami. Tak więc na to wygląda, że to koniec. No, fajny mod. Nie będę robić sanacji, bo jak mówiłem, sanacja w każdym modzie jest nudna. Oni się bardzo postarali. Dużo tutaj zrobili, ale tutaj to nie jest. To nie jest jakoś, powiem szczerze, bardzo potrzebne. Naprawdę. Tutaj patrzę, co tutaj jest. Kostek bierniacki. Tutaj trochę Great Depression. No, Great Depression, powiem wam szczerze, to jest takie nic. Dosłownie to nic nie robi. Jest to po prostu takie trochę przeszkadzając z produkcji, ale ogólnie nic, ale to wojsko i to, że trzeba tutaj to wszystko robić. I mi się wydaje, że jakby on to zrobił w formie decyzji, to w ogóle ma niektóre 70 dni, właśnie o to chodzi. W formie decyzji może by było fajniej, bo tak to żeby dokończyć, to ja w poprzedniej serii naprawdę miałem problem. Myślę, że też powinni pomyśleć o tym, żeby zrobić coś z Niemcami, typu jeżeli masz narodowców, możesz coś zrobić z Niemcami, bo tak jak wybiera się narodowców, możesz pójść z aliantami albo pójść w to, co ja poszedłem. I to jest naprawdę OP. To jest OP do kwadratu. I jak tutaj patrzę... Dlaczego, żeby zaatakować Rosję, musi być ona moim papetem, albo być niepodległa? Czekajcie, czy jest to jakiś bypass? Chyba nie, bo to jest ostatni fokus, zazwyczaj się nie robi wtedy bypass. Ale okej. Okay. Oprócz tego jeszcze chcę tylko sprawdzić... Tutaj chyba mamy autocomplete. Nie, nie mamy. Ja chcę tylko sprawdzić, jak to wygląda, bo nie ma Ukrainy. Jak to wygląda? Zgaduję, że przez to, że nie spełniamy możliwości, to nie możemy nawet tego zrobić. Okej. Okay. No więc tak, po pierwsze gra musi... znaczy się gra. Twórcy muszą zrozumieć, że zbyt bardzo tutaj mają zbyt bardzo tak sprecyzowane, co trzeba zrobić, przez co po prostu kończy się na tym, że gracz nie wie, musi wybrać jedną ścieżkę. Po prostu. Wybrać jedną ścieżkę, która no zazwyczaj jest bardzo wyjątkowa. Okej. Okay. Ja myślę, że na tym skończę. To jest tak długi odcinek. Seria naprawdę bardzo krótka. Dobra, więc był z wami Trachol w Hardowanie 4. Jako Polska na Historical Poland Redux. Sprawdźcie moda. No to cześć!